Cześć, z tej strony ja Anna Salwa, trenerka zdrowia. Dawno nie było filmu z keto i nie tylko keto nowościami na kanale, a wiem, że nieraz korzystacie z moich propozycji i potem jesteście zadowoleni z tych wyborów, także zapraszam Was na nowe polecenia fajnych, dobrej jakości produktów. Moi drodzy, na początku przypominam, że linki do tych produktów znajdziecie w opisie filmu. Wszystkie produkty, o których będę dzisiaj mówić, ja mam z E-Superfood i w tym sklepie też z kodem rabatowym Joanna Salwa macie zniżkę. Także. Zachęcam, możecie z tego skorzystać, ale oczywiście, e, możecie kupić te produkty gdzie indziej. A nawet jeżeli nie kupicie żadnych z tych produktów, to ten odcinek e, myślę, że będzie dla Was wartościowy. Jak większość z Was wie, ja mam teraz w domu małą e, córkę, która jest dość absorbująca. Dlatego, dużo e, tych nowości to są takie produkty gotowe bądź półgotowe, e, które sprawiają, że po prostu możemy szybko coś. Zdrowego i smacznego przygotować. I może właśnie zaczniemy sobie od takiej jednej nowości, jakiej, jaką są produkty firmy Wekownia. To jest produkt przygotowany przez kucharzy z restauracji bawełna. Mamy naprawdę bardzo szeroki wybór, bo jest chyba kilkanaście, jak nie więcej. Różnych produktów. To co jest fajne, to wszystkie te rzeczy są tylko właśnie utrwalane metodą pasteryzacji. Więc jest to naprawdę dobry produkt i powiem Wam szczerze, że są naprawdę mega smaczne rzeczy. Moje dzieci na przykład mega lubią pulpeciki. Próbowaliśmy już. Jeżeli lubicie takie bardziej mięsne rzeczy, na przykład pikantnych flaczków, były świetne, ale naprawdę możemy mieć różne ciekawe rzeczy, na przykład pastę wątróbkową, jest dużo dań na wołowinie. Mamy na przykład gęsinę, co też jest fajne. Wiadomo, że to są produkty już nie takie super tanie. Lepszej jakości, ale mamy też na przykład produkty wieprzowe. One już będą też troszkę tańsze. Mamy też kurczaka. Naprawdę jest bardzo szeroki wybór i są też opcje wege. Na przykład mamy bigos zwykły i bigos wegetariański, kapusta wegetariańska ala bigos. I teraz tak, jeżeli chodzi o skład tych produktów, to naprawdę jest on dość czysty. Natomiast Ostrzegam, może tu się znaleźć białko pszenne w niektórych przyprawach, bo to są takie polskie przepisy, polskie dania, na przykład mamy żurek z białą kiełbasą, chrzanem i podgrzybkami. I tutaj mamy wywar z wędzonych kości wieprzowych, super sprawa, biała kiełbasa wieprzowa surowa, do tego jest zakwas żytni, czyli gluten, boczek wędzony, cebula, chrzan, śmietana. Oliwa z oliwek, podgrzybek suszony, czosnek, sól i inne przyprawy. Skład jest dość czysty, natomiast czasem możecie zobaczyć, że na przykład jest dodatek delikatny, czy to pszenicy, czy to cukru, i słuchajcie, nie ma co popadać wtedy w, po prostu w panikę, no chyba, że ktoś rzeczywiście ma celiakię, czy ma bardzo duży problem z trawieniem y, chociażby tego glutenu. Ja mam, ale w takich niewielkich ilościach, jakby to jest y, w moim przypadku na przykład ok i nie mam żadnej reakcji uczuleniowej. Y, y, I teraz... Y, to w bardzo prosty sposób możemy zbilansować. Niektóre z tych dań możecie sobie sprawdzić, mają większą ilość tłuszczu, a niektóre mają no, więcej węglowodanów, szczególnie jak na przykład wybieramy różne zupy. Są pyszne różne zupy, kremy, ym, które wiadomo, że tych węglowodanów będą miały trochę więcej. Natomiast to, co możemy po prostu zrobić, jeżeli chcemy, żeby to było ketogeniczne, to możemy do takiego dania, które będzie miało tych węglowodanów więcej, a mniej tłuszczu w składzie, Dodać dobre źródło tłuszczu. Czyli, na przykład, możemy do tej zupy dodać taki tłusty wywar rosół gotowany na kościach i sobie troszeczkę będzie to nie tak gęsta zupa, ale będzie właśnie bardziej ketogeniczna. Albo możemy iść zupełnie w inną stronę i po prostu do takiego dania na gotowo dodać sobie porcję tłuszczu, czyli 10, 20, 30. A może 40 ml tłuszczu, w zależności od tego, jakie makro chcemy uzyskać i na jakim etapie um, ketozy jesteśmy, bo na ketoadaptacji tego tłuszczu potrzebujemy więcej i jeżeli nawet nie chcemy za bardzo zmienić smaku, żeby czegoś nie zepsuć w tym daniu, które nam smakuje, to możemy dodać olej MCT, który jest naprawdę bezsmakowy i tutaj polecam Wam, jeżeli chcecie um, dość mieć ekonomiczną opcję, to Vivio ma nowy olej MCT. On po pierwsze jest w szkle, a po drugie mamy go aż pół litra. I jest to naprawdę atrakcyjna cena. Zresztą możecie sobie sprawdzić, jak na pół litra oleju. Ja już nie pamiętam dokładnie ile, ale wam to podlinkuję. I jeżeli oglądaliście mój film o tym, jaki olej MCT wybrać, to już wiecie, że najlepszy jest C8. Tutaj jest nie tylko C8, jest C8, czyli kwas kaprylowy, to jest do 65%, natomiast C10 jest 35-45%. Ale ja w tym filmie też mówiłam, że właśnie ta kombinacja tych dwóch C8, C10, jeżeli to przeważa, to jest całkiem dobra kombinacja oleju MCT. Oczywiście samo C8 będzie droższe i takie też macie dostępne również na Superfood. I właśnie na przykład. I dwie łyżki takiego oleju możemy sobie po prostu dodać do takiego dania, i już mamy je bardziej katowaniczne I powiem Wam szczerze, że ja bym to traktowała trochę jak taki mm, dobry catering dietetyczny, bo naprawdę tu macie, tu macie gotowca, niektóre rzeczy podgrzewamy, niektóre nie wymagają podgrzania. I jeżeli ktoś y, nie ma za bardzo czasu albo ochoty gotować, to naprawdę jest to świetna opcja, Ym, i smaczna, i zrobiona z dobrej jakości produktów, co też jest. Istotne. E, na przykład mamy zupę z jesiotra i sandacza, pikantną i łagodną. To są naprawdę bardzo dobre ryby, bardzo dobre mięsa, po które uważam, że warto, no może nie codziennie, ale od czasu do czasu sięgnąć. E, I mi w domu naprawdę teraz to się sprawdza i zarówno my, jak i dzieci, co ważne myślę dla wielu. Szczególnie rodziców, jemy i po prostu te rzeczy nam smakują. Także polecam Wam sprawdzenie oferty wekowni. Dobra, bo trochę się dużo tych słoików nam tu zrobiło, ale jeszcze muszę Wam powiedzieć o piwniczce smaku, Jacentowskiej piwniczce smaku. Oni. Też bardzo fajnie sobie rozszerzają ofertę i na przykład zobaczcie, spaghetti z cukini, które możemy mieć na keto, u nich jest zamknięte w słoiku i rzeczywiście tutaj w składzie mamy cukinię, przecier pomidorowy, cebulę, olej roślinny mmm, słonecznikowy, co prawda, jest cukier, sól i pieprz. Ale znowu, tak jak mówię, no w takich produktach, jeżeli mamy jakąś niewielką ilość cukru, to, yy, to jeszcze nie jest jakaś tragedia, bo tak naprawdę tutaj w 100 gramach mamy węglowodanów 8,6, w tym cukrów 2,7. Większość z tego to jest jakby są, są węglowodane z cukinii, więc zobaczcie, że naprawdę dużo tego cukru nie dodali. Natomiast no standardowo, wiadomo, w większości restauracji dodaje się po prostu cukier, czy w takim normalnym przygotowywaniu jedzenia, jeżeli ktoś nie dba o niskie węgle. Natomiast jest to fajna opcja. Mają też na przykład nową rzecz, czyli dżemy, które są słodzone ksylitolem. Na przykład truskawkowora barbarowy, czy z rein klody czyli tej takiej śliwki. No tutaj wiadomo, że tych węglowodanów będzie więcej, ale znowu, nieraz mnie o to pytacie, jeżeli chcecie sobie na przykład zrobić jakiś fajny deser na szybko, na przykład na z mlekiem kokosowym i dodać do tego łyżkę dżemu, czy na przykład robicie sobie jakieś ketonaleśniki i chcecie mieć ten słodki smak, to naprawdę łyżka, dwie łyżki takiego dżemu, szczególnie jak nie będzie dosładzany cukrem, to nie jest nic złego i spokojnie można to sobie zbilansować również na keto. Jak już jesteśmy w temacie tego deseru i wspomniałam o mleczku kokosowym, to muszę Wam słuchajcie powiedzieć o mega ważnej rzeczy. Mianowicie nieraz Wam polecałam firmę Real Thai, jeżeli chodzi o mleczka kokosowe. I ja sama bym się nie zorientowała, że skład, który był rewelacyjny w tych mleczkach, czyli po prostu miąższ kokosa plus woda, się zmienił. No bo jak już mamy jakiś sprawdzony produkt, to zazwyczaj nie czytamy po 10 razy po prostu tego składu, no bo wiemy, czego się możemy spodziewać. Otóż niestety ta firma wprowadziła do składu emulgator, czyli E435. I tak jak nie każde E... Jest złe, to niestety to jest złe i oczywiście nie pamiętam nazwy, nie ma to większego znaczenia. Monostearynian, polixy, ety etylenosorbitolu. Natomiast to, co jest ważne, to, że on może działać drażniąco na nasze błony śluzowe i może też uwalniać dioksan. E, a co to oznacza dla nas? E, to znaczy, że może on mieć dla naszego organizmu działanie toksyczne i szczególnie uszkadzać nasze nerki, naszą wątrobę. Więc e, to już nie jest mleczko, które Wam polecam. Ja mam bazy dwa, które mi zostały w domu. No i oczywiście je zużyję, bo tutaj już chyba, no tak, ten emulgator jest. E, natomiast już go Wam nie polecam i go sama nie będę kupować i to jest niesamowite, bo ja się tego dowiedziałam właśnie od właścicieli sklepu e Superfood. Oni to zweryfikowali i dali taką informację do swoich klientów, że to mleczko nie jest już dobre, oni go już nie będą sprzedawać. I dlatego ja też jakby polecam wam produkty z tego sklepu, bo właśnie wiem, że tam pracują ludzie z pasją, którzy po prostu cenią sobie jakość i to jest dla nich ważne. Dlatego wycofali te mleczka, na ale, jakby oczywiście to nie znaczy, że wszystkie mleczka są złe i nadal możecie, jakby możemy korzystać z mleka kokosowego. Ja akurat w tym momencie wszystkie pokończyłam, ale podlinkuję Wam również mleko EcoVital, z którego często korzystam. Jest też z Emeizona, nie wiem czy to dobrze wy, wymawiam mleko, czy takie nowe mleko Rish. One wszystkie są spoko, wszystkie są smaczne. Te śmietanki czy mleka tam możecie sobie sprawdzać zawartość tłuszczu, więc spokojnie możecie po nie sięgać. Robimy porządek i jedziemy dalej. Jeszcze z takich gotowych czy półgotowych produktów, w sumie gotowych, mamy zupy Auga. Nowa firma, przynajmniej dla mnie nowa, nie słyszałam o niej wcześniej. Tu mam akurat trzy Wam do zaproponowania. Mamy minestrone, jeżeli to się tak wymawia, barcz z buraków i zupa krem z pomidorów. Yy, na przykład w tej zupie warzywnej mamy również zawartość ziemniaka. No więc, jak ktoś jest bardzo keto-radykalny, no to akurat to nie będzie dla niego wybór. Chociaż węglowodanów mamy 15,3 gramy na porcję, w tym 6,5 grama cukrów, podchodzących z większości po prostu z tych warzyw. Natomiast znowu. Dodajesz do tego odpowiedni źródło tłuszczu i dobrze to bilansujesz. Więc naprawdę, szczególnie już jak jesteśmy na keto zaadaptowani, tego typu zupy, czy to możemy sobie robić, na przykład krem z pomidorów. Teraz jest sezon na dynie. Ona też ma więcej węglowodanów, ale jeżeli to dobrze zbilansujemy, czy buraki. To spokojnie, jakby mieści się to w naszych ramach i nie powinno nas wyrzucać z ketozy. Także Wam to polecam. Możecie też na próbę sobie kupić taki zestaw siedmiu zup, który już jest gotowy. Każda z tych zup to jest 400 ml. E, wiadomo, że można to rozcieńczyć, ale ona tak naprawdę już jest gotowa do podania. Z takich stricte keto rzeczy, słuchajcie, to bardzo fajnie nam się tutaj rozwija rynek pod kątem zamienników pieczywa. O pięciu przemianach, o tym sklepie już Wam mówiłam i oni mają mój ulubiony keto chleb, czyli mieszankę taką, gdzie dodajemy tylko pół litra wody i na pewno Wam już o tym mówiłam albo w takiej wersji naturalnej. Czy naturalnej. W takiej podstawowej wersji albo z dodatkiem orzechów włoskich. Mają tak samo smaczne bułki. Natomiast piekarnia kiełtyka też już ma jakby coraz szerszą ofertę właśnie takich ketogenicznych, low-carbowych produktów. I mamy tu na przykład mieszankę na chleb z samych ziaren. Mamy tu słonecznik, sezam, siemienniane orzeszki ziemne, błonnik z babki, płesznik, ale też błonnik pszenny bezglutenowy, czyli wyciągnięty jakby z ten gluten i odtłuszczone siemieniane mielone mamy też mieszankę błonnikową gdzie tutaj jest właśnie więcej błonnika a nie ma ziaren i są też inne produkty możecie sobie sprawdzić na superfood jest to szeroka oferta mamy na przykład bułkę tartą i wiadomo że w tej bułce tartej na przykład mamy białko pszenne mąkę migdałową błonnik ziemniaczany i nulinę, drożdże wodę sól więc nie jest to super ekstra skład no ale jeżeli od czasu do czasu masz po prostu ochotę zjeść takiego polskiego schabowego, a chcesz, żeby ta bułka zwykła się nie wywaliła z ketozy, jeżeli to ona robi, to naprawdę, jakby właśnie skorzystanie z takich zamienników, które są keto, które no dla mnie nie do końca mają idealny skład, bo ja raczej nie jestem zwolenniczką pszenicy, ale jest to jakaś opcja. Także fajnie, moim zdaniem, że takie rzeczy się na rynku pojawiają. Jak już jesteśmy w temacie um, zamienników pieczywa i różnych mąk i tak dalej mieszanek, to polecam Wam, ja już od dłuższego czasu stosuję mąkę łubinową. Mąka łubinowa nie jest może jakaś znana w Polsce, ale to w ogóle jest bardzo dobra alternatywa dla jaj. Dlatego na dietach wegańskich nieraz ona jest stosowana i właśnie może służyć jako substytut jaj do przygotowywania gofrów, ciastek deserów, chlebie, jako zastępnik do 15% mąk zbożowych. I rzeczywiście ja z tej mąki łubinowej już niejednokrotnie korzystałam i dodawałam ją do wypieków. Robiłam z niej nawet takie. Pancejki, takie grubsze placki i też to bardzo fajnie wyszło. A mąka łubinowa ma. Y, bardzo fajne też takie prozdrowotne działanie, bo po pierwsze ma dużo błonnika, ale ma też y, sporo aminokwasu argininy, która może rozszerzać nasze naczynia krwionośne, więc działa prozdrowotnie i ma też działanie obniżające poziom glukozy we krwi. Więc y, myślę, że jeżeli macie ochotę pokombinować, to warto do swoich jakichś tam wypieków y, czy właśnie naleśników, tego typu produktów, y, dodać sobie tą mąkę ubinową. Y, ona ma taki fajny, no taki orzechowy trochę posmak. Także moim zdaniem naprawdę fajna opcja. Już zbliżamy się ku końcowi. Chciałam Wam jeszcze, o wiem, powiedzieć o nowej firmie dla mnie, znowu dla mnie. Nie wiem, czy ona jest super nowa. do, Jakkolwiek się to Bajodu, nie wiem, jakkolwiek się to czyta, to mają fajne rzeczy. Tutaj akurat mamy majonez. Ok, no on jest na oleju słonecznikowym, tak jak większość y, niestety majonezów, natomiast jest przynajmniej z kontrolowanych upraw ekologicznych. Y, mają też oni w swojej ofercie wegański majonez, mają ketchup który smakuje i to już jemy go po prostu chyba trzeci miesiąc smakuje mojemu synowi, który potrzebuje keczupu do mięsa i do ryby, no tak ma ostatnio. Więc naprawdę te produkty są od nich smaczne. Mają nawet taką musztardę dziecięcą, którą też moje dzieci jedzą, a moje dzieci normalnej musztardy nie jedzą. Także yy, naprawdę bardzo smaczne dodatki. Więc też tą firmę Wam polecam. I co tutaj jeszcze mamy? Aha, pięć przemian. W ogóle pięć przemian naprawdę fantastycznie się rozwija. To jest polska marka, która, która mega mi się podoba. Mają zresztą już mówiłam Wam, właśnie te bezglutenowe mieszanki do keto chleba. Natomiast bardzo smaczna rzecz, na przekąskę pasta. Kokosowo-migdałowa i mamy tutaj mannę kokosową, pastę migdałową, inulinę z cykorii, erytrol jako substancję słodzącą, olej kokosowy, olej słonecznikowy, lecytyna słonecznikowa w niewielkiej ilości, sól, wanilia. Naprawdę smaczne. Zdecydowanie lepszy skład niż um, firmy, które kończą swoją nazwę na Nutrition. I mają różne dodatki, które niekoniecznie powinny, powinny tam się znaleźć. E, natomiast mamy też z Ecovital jeszcze jedną rzecz, którą chcę Wam polecić, bo zbliża się zima, a na razie jest jesień. Sok z imbiru ekologiczny. Już mówiłam Wam w filmach wcześniejszych o właśnie takich samych buteleczkach. Sok z limonki, sok z cytryn ekologicznych, a tu jest sok z imbiru. Ja naprawdę lubię sobie czy to do wody, czy to do herbaty dodać Troszkę tego soku z imbiru i trochę soku z cytryny, limonki i ma to taki fajny smak. I też fajne, prozdrowotne, przeciwzapalne działanie. Z nowości jeszcze z Alcenero jest nowa oliwa, bardzo fajna. W ciemnej szklanej butelce, co ważne, taka półlitrowa, więc trochę mniejsza. Można ją na stole postawić i jest bardziej poręczna. Także to jest też coś, co, co możecie sobie spróbować, przetestować. No i na koniec macza. Moja macza, ja już ją piję od jakiegoś czasu, jest też już teraz na e superfood Ona jest naprawdę bardzo smaczna, nie jest taka gorzka. No a macza ma tyle właściwości prozdrowotnych, zresztą o tym chyba jeszcze będzie osobny odcinek. No dobra, to chyba tyle w temacie nowości. W ogóle tak sobie pomyślałam, że może jakieś gotowanie byśmy tutaj zaczęli uskuteczniać. Jak już się zaczynam ogarniać, powoli z powrotem z życiem codziennym, może raz w miesiącu, jakiś taki odcinek we wtorek, dajcie znać, czy, czy takie wspólne gotowanie, czy jakieś przepisy Was interesują. To zobaczymy, co da się zrobić. A ja dziękuję Wam za dzisiaj, bo już nam się mocno to wszystko wydłużyło, ale mam nadzieję, że, że skorzystacie i dajcie znać, oczywiście, w komentarzu, jeżeli Wam coś posmakowało, co konkretnie. A no może wymać jakieś swoje ketonowości. Chętnie ja również o, tych, o nich poczytam. Pozdrawiam ciepło. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.